Dobrze. Wideo się zaczyna. Przynajmniej taki widzę komunikat. I jestem na żywo. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ten piękny wtorkowy wieczór. Nazywam się Mikołaj Choroszyński. Jestem psychodietetykiem, wykładowcą akademickim, autorem książek, licznych publikacji i dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy skutecznych sposobów uzyskania i utrzymania idealnej masy ciała, idealnej wagi. Taki temat może trochę przewrotny, a może trochę na czasie, prawda? Bo wakacje tuż za rogiem. Ile zostało? 3 miesiące do czerwca, do lipca. No, to już praktycznie niebawem. Dajcie znać, jak połączenie. Angelika pisze, cześć, czyli wszystko działa, domyślam się. Dajmy jeszcze kilka minut osobom, które dołączają. Trochę szumi, okej. Spróbuję jeszcze zmienić... mikrofon. Dobra, teraz powinno być lepiej. Coś się zmieniło? Szumi? Nadal? Także jeszcze chwilę technicznych ustawień, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Szumi trochę jakbym był na plaży. Okej. No to potrzebuję minuty, żeby to zlokalizować. Dobrze, tutaj słyszę, że jest ok. Witam Pana Mikołaja. Ewa pisze teraz ekstra. Ok, skoro wszystko jest ok, to widać, że po prostu nie zaskoczył mikrofon i zbierało z laptopa. Nie jestem na plaży, jestem na wsi w Kujawsko-Pomorskim i powiem Wam, że to jest moje ulubione miejsce. A po prostu kreatywność tutaj wystrzela. I jedyne, co możecie usłyszeć, to wesoły, radosny śpiew ptaków. Trochę przymknąłem okno, bo faktycznie było słychać, jak sobie wesoło latają tutaj. Rozpoczynając wiosenne gody, niesamowita sprawa. Rano wstaję jeszcze przed wschodem słońca i to jest po prostu tak głośna muzyka, jakbym włączył z YouTube'a jakąś muzykę relaksacyjną z odgłosami ptaków i lasu. W takich warunkach fajnie jest pracować i zbierać informacje, przygotowywać je dla Was. Dzisiaj taką informacją jest, no właśnie, ten temat z idealną wagą. I właśnie, kto spróbował nieskutecznych metod dietetycznych wcześniej? Wiele osób stosuje nieskuteczne rozwiązania diety różnego rodzaju, czy to z mniejszą ilością węglowodanów, z mniejszą ilością tłuszczy, diety oparte na kapuście, diety oparte na zupach, diety oparte na bananach, diety oparte na grejpfrutach, diety tylko warzywne, oczyszczające. Stosowałyście diety jakiego rodzaju? Dajcie znać. Bardzo jestem ciekaw. I dlaczego te diety są stosowane i skoro one z założenia nie przyczyniają się do długotrwałego efektu spadku wagi i jego utrzymania. Przypomina mi się taki dowcip, jak znajoma mówi do swojej koleżanki, co marzy, by w końcu schudnąć. To czemu nie schudniesz? Bo czym jest życie bez marzeń? I zobaczcie, te wszystkie diety, które, nawet te diety cud, które są przepisywane i gdzieś tam promowane, to jest bazowanie na ludzkich potrzebach, na ludzkich emocjach, uczuciach, bo każdy chce
ma nadzieję na poprawę, wierzy w taką obietnicę i niestety, może i nawet to jest trochę naiwność, prawda? Ale ta naiwność ma głębokie potrzeby. Z drugiej strony, potrzeby chęci akceptacji, samoakceptacji. Zgodzicie się chyba, że to jest tutaj te potrzeby odgrywają tutaj dużą rolę. Tak? Potrzeby właśnie takie zaopiekowania się i znalezienia swojej grupy, czucia się wśród innych, okej. Okay. A z domu się czasami wynosi bardzo często. W naszym społeczeństwie generalnie, nasze społeczeństwo bazuje na takich średniowiecznych zasadach. Coś jest dobre, coś jest złe, ty jesteś taki, ty jesteś inna, ty musisz coś zrobić, coś powinieneś, takie, no, to jest bardzo, bardzo brutalne podejście i my też myślimy w tym kontekście takiego brutalnego podejścia i po prostu stosuje się tego typu rozwiązania nawet kosztem siebie, żeby znaleźć swoją grupę, a jesteśmy właśnie wychowywani w takim przeświadczeniu, że możemy być akceptowani za nasze czyny, za to, co robimy, za to, co wnosimy do jakiejś grupy, a nie to, że po prostu jesteśmy, tak jak matka kocha swoje dzieci. Kasia pisze, że szuka diety opartej na ziemniakach. A tu mam z ziemniakami ciekawą historię. Kiedyś jedna z osób w grupie, z którymi rozmawiałem, powiedziała, że no, jest pyrowa dziewczyna, no, że wszystko może się trzymać diety, ale jak są ziemniaki, no to koniec. No ale może jeść ziemniaki codziennie i to w każdych ilościach. A ja mówię, okej. Okay. Skoro te ziemniaki są taką twoją miłością, gdzie zatracasz się w tej miłości, chemia buzuje na innym poziomie, to spróbuj raz ugotować sobie ziemniaki takie w mundurkach, zostaw je w tej wodzie na noc i one następnego dnia one będą zjadliwe, jadalne, ale będą takie trochę sine, trochę śliskie i nie sól ich, po prostu zjedz takie ziemniaki. I okazało się, że w ten sposób można się było odkochać z ziemniaczanej miłości. Kilkukrotnie zjedzenie takich ziemniaków sprawiło, że straciły swój czar, swój urok. Natomiast obniżanie smakowitości produktów, które jemy na co dzień, jest jednym ze skuteczniejszych sposobów. I ziemniaki generalnie uchodzą za produkt niskokaloryczny i bardzo sycący. Natomiast wiecie, gdzie jest problem? Z takich statystyk, do jakich dotarłem, amerykańskich, w Ameryce 70% ziemniaków jada się, wiecie, w jakiej formie? Domyślacie się, czyli frytek, chipsów, jakichś pieczonych i tak dalej. Pire, nie jada się ziemniaków takich, o, ugotowanych czy upieczonych bez niczego. I to jest problem. Nie same ziemniaki w sobie. Chociaż w pracy, o której dzisiaj chciałem porozmawiać, bardzo, bardzo interesującej, ziemniaki były ryzykowne, nie były zakazane, ale były w takiej grupie ryzyka, szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Bo przed menopauzą można wcinać. Jeżeli są oczywiście w takiej ugotowanej formie bez dodatku soli czy masełka, czy jakiegoś pire, to okej, okay, ziemniaki są bardzo fajnym produktem, mało przetworzonym. Ale no wiadomo, jeżeli już posolimy, to zje się trochę więcej, a jeżeli jeszcze dodamy masełka, no to już wręcz rozpusta. I kobiety przed menopauzą fajnie je tolerują, a potem kobiety po menopauzie stopniowo mogą przybierać na masie, jedząc ziemniaki. Ewa pisze, kapusta to jest hit. Moja córka po 3 dniach była zielona na twarzy i mdlała prawie. Nigdy więcej żadnych diet nie próbowała. Przyszła na dietę wegańską i jest szczupła. A to jest inna sprawa, że diety wegańskie i diety roślinne są najskuteczniejszymi, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała i utrzymanie jej długoterminowo. I tutaj trochę już przechodzimy do tego tematu. No właśnie, wiemy, że nieskuteczne są różnego rodzaju rozwiązania dietetyczne, polegające właśnie na jakichś krótkoterminowym rozwiązaniach. Jednak to, co się okazuje skuteczne, to
przedstawił to zespół, w sumie zespół para naukowców, Mark Dreher i Nicky Ford. Obydwoje z USA. Pan Nicky Ford w ogóle pracuje w Avocado Nutrition Center, czyli Centrum Żywieniowe Awokado, i tam publikują badania. I to badanie jest o tyle ciekawe, że to jest taki bardzo dokładny i krytyczny przegląd wszystkich badań, które są dostępne na temat wpływu warzyw i owoców na masę ciała u kobiet. Czyli zawęzili tutaj grupę do kobiet i zawęzili badania, tak, które dotyczą tylko warzyw i owoców i ich wpływu. I takie badania, takie przeglądy są bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ czyta się jak taką prasę popularno-naukową. Kiedyś lubiłem zawsze przeglądać Focusa, czy Wiedzę i Życie, czy jak gdzieś jechałem, to na dworcach zawsze można było kupić stare numery, więc brałem sobie ich, jak się tam gdzieś przemieszczałem, zawsze kilka i przeglądałem. To był taki mój chyba początek do tego, czym się teraz zajmuję, czyli pisząc książki, pisząc artykuły, przygotowując różnego rodzaju szkolenia i materiały, to właśnie tak jak za dawnych czasów przeglądam te wszystkie materiały i okazuje się, że panowie doszli do bardzo, bardzo ciekawych wniosków, które można tak naprawdę zawrzeć w prostym postulacie. Jedząc więcej warzyw i owoców, utrzymuje się, tutaj w przypadku kobiet, to jest wyraźny efekt, niską masę ciała, albo przynajmniej niższą masę ciała, długoterminowo. I jest tutaj przytoczonych kilkadziesiąt badań, i do tego są różnego rodzaju grafiki, ale postarali się też tutaj zebrać średnią z tych badań, jakieś wspólne wnioski. Więc wspólnym wnioskiem, to od razu mogę zdradzić praktycznie na początku, to trzymanie się tej ilości warzyw 400 dziennie gram już jest w zupełności wystarczające. I niektóre badania, to dla mnie jest bardzo interesujące, pokazały efekt po 7,5 roku, bo to jest w naukach o żywieniu czasami taki kosmetyczny problem, że pokazuje się, że któraś dieta w porównaniu do czegoś tam działa albo jest skuteczna, ale w jakim okresie? Ile zazwyczaj to jest kilka miesięcy, rok do 2 lat. A okazuje się, że dopiero kwiatki zaczynają się pojawiać u połowy osób po pierwszym roku, ale po dwóch, trzech, czterech, pięciu przy stosowaniu różnego rodzaju diet większość osób wraca, praktycznie wszystkie, do wagi wyjściowej, często z efektem jojo. Ale wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców do diety, tych nieprzetworzonych, jest na tyle skutecznym i długotrwałym rozwiązaniem, że pozwala w niewielkim stopniu zmienić dietę, ale w dużym stopniu zmniejszyć jej kaloryczność i w efekcie po prostu czuć się dobrze, długoterminowo. Odpowiedzmy sobie może, co może utrudniać spadek masy ciała. Jak myślicie? Co w waszym przypadku może utrudniać spadek masy ciała? Ania pisze: witam, witaj Aniu. Ania czy Alicja? Ania, Alicja. Katarzyna pisze: no ja właśnie piję, Mikołaj, do twojego postu. Pisałaś o tym, że ziemniaki jedzone na długofalowo tłuszczą, a ja uwielbiam. Bez soli, czasem dorzucę jogurt, naturalnej przyprawy, jestem wiemy. Super, nie zmieniałbym tutaj nic. Zmartwiłam się, a potem pomyślałam, ziemniak to nie czekolada. Kasia, jest dobrze. Widzisz, jaki masz fajny mechanizm właśnie samoakceptacji i wsparcia? Dokładnie, dokładnie. To wiele zależy od kontekstu i wydaje mi się, że jednak w tych badaniach okazuje się, że te ziemniaki były z dodatkiem tłuszczu. A teraz mówisz, że po menopauzie to jeszcze czasu i czasu kartofelkowego raju przede mną. Fajną robotę robisz, Mikołaj, dzięki. Bardzo miłe słowa, dziękuję. Kasia, odeszłam od hormonów w wieku 43 i biorę antydepresanty. Mój apetyt, smaki oszalały. Słuchaj, Kasiu, w
W tym wypadku fajnie, że się tym też dzielisz, bo zapewne wiele osób, które nas słuchają, może być doświadczać podobnych problemów, szczególnie z antydepresantami, które źle dobrane powodują spadek apetytu i daleko by nie szukać, współpracowałem swojego czasu z kobietą 63-letnią, prawie całe życie była na antydepresantach. I dopiero w wieku około 60 lat lekarz dobrał jej odpowiedni zestaw, bo to były trzy środki, trzy różnego rodzaju środki, bardzo silna depresja i zwiększony apetyt zmalał. Więc trzeba szukać, aż dobierze się odpowiednie i pod tym kątem też, nie tylko wpływu na samopoczucie, ale też, żeby apetyt unormował. Druga sprawa, jak się normuje hormony? Hormony, nasz organizm to apteka. Tam wszystkie hormony się są produkowane w większości, no, chyba że są problemy z tarczycą i wtedy wyrównujemy to hormonami tarczycy, ale to nie powinno wpływać na zwiększony apetyt. Raczej wyrównanie tych hormonów powinno normować apetyt. W tym wypadku pamiętajcie, że organizm jest prawdziwą apteką. My jesteśmy fryką tych wszystkich hormonów i środków, różnego rodzaju enzymów i enzymów takich biologicznie aktywnych, ale jeżeli odpowiednio zarządzamy swoim organizmem. I tu jest podstawowa rzecz. Gdzie są produkowane te wszystkie hormony, które na nas dobrze wpływają i utrzymują nas w równowadze? W mięśniach. I nawet niewielki ruch, używanie mięśni, świadome używanie mięśni, sprawia, że gospodarka hormonalna się normalizuje. Zobacz insulinooporność. Co to jest za schorzenie? U większości osób insulinooporność rozwija się w wyniku nieużywania mięśni i siedzącego trybu życia. Bo jeżeli używamy mięśnie, to insulina w największym skrócie odpowiada za to, żeby te mięśnie odżywić. Jak doprowadza do mięśni składniki odżywcze. Ale jeżeli to mięśnie nie używane, to nie może spełniać swojej powinności. Więc wracając do dzisiejszego tematu, co może utrudniać spadek masy ciała? I uwaga, co zaznaczyła dwójka badaczy? Dieta bez ograniczeń energetycznych, czyli norma energetyczna, bez liczenia kalorii. Obejmująca warzywa skrobiowe i smażone ziemniaki i sok owocowy jako część całej tej diety związanej z większą ilością warzyw i owoców miał taki sam efekt jak w przypadku ograniczenia kalorii. Czyli jeżeli się pilnuje, to ok, ale przestaje się pilnować i waga leci. Czyli zobaczcie, tutaj zwraca się uwagę na smażone ziemniaki, w ogóle warzywa skrobiowe i smażone ziemniaki, czyli jakieś tam właśnie frytki, ale pieczone też bym do tego dodał. No, czasami wystarczy dodać kilka łyżek oliwy i kaloryczność tam szaleje od razu. I soki owocowe. Jak mówimy o porcji warzyw i owoców, to nie myślimy tu o sokach owocowych, ok? To jest ważne podkreślenie. Chcemy zjeść owoc w całości. No może bez skórki, można sobie pomarańcz obrać czy banana, ale ważne jest, żeby ten owoc był dostarczony w całości. Dlaczego? To jest taki prosty mechanizm. I opisywałem go w książce Uzależnienie od słodyczy. Jak nie wiecie, to od razu Wam polecę. Książka Uzależnienie od słodyczy. Dużo na temat tego właśnie, jak jeść zdrowo i sycąco. Dlaczego są owoce w całości ważne? Ponieważ są związane z błonnikiem. Jeżeli pijemy sok, to ten sok bardzo szybko, sok czy słodki napój, czy herbatę, czy kawę z cukrem, czy z innym słodziwem, ten napój bardzo szybko przedostaje się do jelit, do żołądka, do jelit, w żołądku się częściowo wchłania, do jelit i tam momentalnie przesiąka przez jelita, dostaje się do krwioobiegu, i uderza w wątrobę. To sobie tak wyobraźcie, że taki strumień uderza w wątrobę i robi jej podobne rzeczy co alkohol. Taki cukier czysty robi podobne rzeczy w wątrobie co alkohol. Tam następuje stłuszczenie, stany zapalne, podnosi się cholesterol, cukier i cały równowaga organizmu jest zachwiana.
Ale zobaczcie, bierzemy ten sam sok, tą samą pomarańcz, z którego powiedzmy był wyciśnięty sok pomarańczowy, bo to samo jabłko, z którego był sok jabłkowy, i zjadamy je w całości. Po pierwsze, zjemy go mniej, bo jest duże i syte. Po drugie, ten cukier cały, który jest związany w owocach, bo wielokrotnie spotykam się z pytaniem, czy można jeść owoce, i one przecież mają tyle cukru. Ktoś tam sobie w kalkulator dietetyczny wrzuca owoce i widzi, że sam cukier i przestaje jeść owoce. Tak, ostatnio też współpracowałem z osobą, która mi o tym wspomniała. Ale te owoce związane są z błonnikiem, i ten cukier jest na błonniku, który dostaje się do żołądka, dalej do jelit, i ten błonnik poukładanym na nim cukrem jest takim szwedzkim bufetem dla naszych bakterii jelitowych. I teraz on się nie przedostaje bezpośrednio do krwiobiegu, tylko bakterie sobie mogą z niego kąsać, podjadać i się odżywiać. Robią się szczęśliwe. Szczęśliwe bakterie produkują serotoninę, dużo serotoniny, hormonu szczęścia. Dalej, bakterie produkują oprócz tego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które dają bardzo silne sygnały też dla organizmu i odpornościowe, i utrzymują jego równowagę. Więc ten sam cukier w różnej formie ma zupełnie różne działanie. Tak, jeżeli coś jemy z błonnikiem związane, to najpierw się najedzą bakterie jelitowe. To naprawdę owoców, żeby móc przybrać na masie ciała. I raczej tego w badaniach nie obserwujemy. No chyba, że badamy orangutany, które jedzą owoce i są w stanie zjeść ich dwa, trzykrotną swoją wagę, masę ciała, żeby przybrać na masie ciała. Więc czy soki stuprocentowo owocowe są zdrowe? Słuchajcie, jak jesteście dorastającym dzieckiem, które lata ze znajomymi, ćwiczy coś, jakiś sport, jeździ na rowerze, tak, jeżeli sami albo same jesteście aktywne sportowo, zawodowo, fizycznie, okej, czasami ten sok jest jak najbardziej okej. Ale jeżeli tej aktywności jest mało i problem jest z wyrobieniem 10 tysięcy kroków dziennie, to zamiast soku jabłko. Zamiast soku pomarańczowego pomarańcz. No a z bananem bym w ogóle uważał, bo powiedzcie, dlaczego nie ma soku bananowego? Bo banan nie ma wody wiele w sobie. No to zgodzicie się, że banan jest taki raczej zwięzły w sobie i ma stosunkowo wysoką kaloryczność, prawie taką jak ziemniaki. Więc banan przy aktywności fizycznej ok, no a raczej wiele osób tej aktywności nie ma za dużo. Więc owoce, za owoce i warzywka dajemy kciuka. Banany w ograniczonej ilości. Więc dieta z warzywami, owocami i sokami była taka sama jak dieta bez zwiększonej ilości warzyw i owoców. No ile tych warzyw? No to 400 gram. A ile to jest 400 gram? Ja zjadłem ostatnio dwie marchewki, które miały w sumie 400 gram. I świetnie mi się je chrupało. Pokryłem sobie na plasterki, trochę z orzechów, do tego parę garstek i plasterek takiej marchewki i do tego orzech. Ale to było dobre jedzenie. Bardzo, bardzo mi pasowało. I świetnie się najadłem. Ale z drugiej strony trzeba uważać, bo taka marchewka może po prostu być ciężka dla żołądka w nadmiarze. I wiem, mam gdzieś taką granicę, jeżeli zjem za dużo surowych marchewek, to naprawdę mam wzdęty brzuch. Tak, jeżeli zjem sobie to na wieczór, to nie ma problemu, bo wzdęty brzuch, wiadomo, rano przy porannej toalecie zostanie rozładowany. Tak, i potem już jest wszystko ok. Małgorzata pyta, o, super pytanie, czy chodzi o kaloryczność, czy o szkodliwość na wątrobę? Wiesz co, jeżeli chodzi o utrzymanie masy ciała niskiej długoterminowo, to przede wszystkim patrzymy na kaloryczność. Ale jeżeli chodzi o zdrowie, to patrzymy na wątrobę, bo wątroba potrzebuje trochę czasu, żeby podupaść na zdrowiu. I to naprawdę trzeba codziennie dostarczać tego cukru i się nie ruszać. Bo jeżeli jeszcze jesteśmy aktywni fizycznie i nie ma nadwyżki kalorycznej z tego cukru, to jest ok.
i czasami trzeba dostarczać jakichś przetworzonych produktów, żeby uzupełnić kaloryczność, jak ktoś dużo jest, jak ma dużą aktywność fizyczną. Ale jak ktoś się nie rusza i je cukier, to i tak będzie głodny, bo będzie chciał tych kalorii z tradycyjnego jedzenia. Więc chodzi głównie o kaloryczność. I w tym badaniu też jest to podkreślone, że generalnie tu chodzi o kaloryczność, bo jedząc te produkty, tu sobie potwierałem zakładek z tego badania, jedząc produkty właśnie owoce i warzywa, je się zdecydowanie mniej kalorii, po prostu mniej kalorii. I co tutaj widzimy? Spada masa ciała, spada BMI, spada zawartość tkanki tłuszczowej, obwód pasa i tak zauważalny jest w przeciągu pierwszych 3 miesięcy, ale szczególnie w przeciągu 6, natomiast po 6 miesiącach, szczególnie te efekty są widoczne, natomiast obwód pasa po 12 miesiącach jest prawie 10 centymetrów mniej. I to były takie duże badania amerykańskie, 150 tysięcy kobiet. Więc generalnie to, co powinno stanowić 80% waszej diety, na przykład stanowi 80% mojej diety, to są produkty, które mają mniej niż 100 kalorii na 100 gram. Teraz może trochę przesadzam, bo od jakiegoś czasu faktycznie jem więcej orzechów i produktów zbożowych i suszonych owoców, teraz szczególnie w zimę. No ale adoptowałem psa i 2 razy dziennie biegamy, więc po prostu potrzebuję tej energii, tak? Więc jak mniej się ruszałem, to jadłem głównie produkty, które mają mniej więcej niż 100 kalorii na 100 gram. Więc to jest taka zasada, którą możecie zapamiętać, jest niezwykle prosta. Co ma mniej kalorii na 100 gram? Mniej niż 100 kalorii na 100 gram. No, wszelkiego rodzaju właśnie warzywa, owoce. No banan będzie miał już trochę więcej. Awokado też, które jeden z naukowców wspomniany wspomina. Więc w nieprzetworzonej formie. I tutaj jest olbrzymia różnorodność, czy jest taka kolejna zasada prosta do zapamiętania. Zjedz codziennie jeden posiłek, sałatkę wielkości swojej głowy. Okay? To jest duża sałatka. Można się najeść do syta. A dzięki temu ogranicza się ilość kalorii w innych posiłkach nawet następnego dnia. Spada chęć na słodycze. Jeżeli żołądek jest wypełniony, jeżeli jelita są wypełnione, tutaj dużą uwagę naukowcy zwracają na błonnik. Ale nie błonnik taki, że sobie kupuję suplemencie i właśnie lubię określenie warzywa i owoce albo produkty roślinne w domyśle z większym zawartością błonnika niż wspominanie o błonniku, żeby ktoś nie pomyślał, że może sobie kupić błonnik. Dieta SIRT. Pyta o dietę SIRT. Olimpia. Czy polecam, czy raczej nie? Wiesz co, to jest dieta. Adele ją stosowała, tak? To jest dieta bardzo. Jest to dieta mocno wymagająca. Trzymałbym się po prostu prostej diety roślinnej albo fleksitariańskiej, czyli ograniczyć te produkty wysokokaloryczne, produkty odzwierzęce do takich okazji. Na co dzień jeść prosto. Codziennie to miskę sałatkę wielkości głowy albo koktajl, dużo zup. Tak, jako nawyk gotuję gar zupy na obiad dla całego domu. Kto chce, to może sobie zjeść. Zupa jest zawsze na garnku. Na palniku, to też jest taki miły ciepło domowe, żeby tak w ten sposób gotować. I jeszcze fajne jest porównanie, charakterystyka najbardziej sycących produktów. I są to 4 produkty, które są najbardziej sycące. Wiecie, jakie są to? O jakich myślę? Pierwszy składnik diety, który jest uważany za najbardziej sycący, jest to białko. Tak, przeważnie diety z większą zawartością białka sycą bardziej. To do pewnego stopnia oczywiście. W tych tutaj badaniach przytaczanych o warzywach i owocach przeważnie tego białka było około
50-70%, 50-70 gramów dziennie, czyli to nie była diety mocno białkowa. Więc dla kobiety było to od 0,8 grama do 1 grama białka na kilogram masy ciała. Ok, i białka są znane z tego, że są sycące. Drugi produkt z najbardziej sycących to błonnik, o którym wspomniałem, ale nie w formie takiego błonnika, że łykamy tabletkę albo zjemy parę łyżek otrąb, tylko właśnie błonnik w postaci naturalnej, z warzywami, owocami, z pełnymi zbożami. I teraz uwaga. Kto zgadnie, gdzie znajdziemy połączenie białka i błonnika? Dwóch najbardziej sycących składników właśnie w odżywczych według skali. Gdzie znajdziemy i białko, i błonnik? No to jest ważne, bo dzięki temu mamy prawdziwy superfood, który ma niesamowite właściwości odchudzające. Staram się jak najmniej używać określenia odchudzanie, ze względu, że w definicję, uważam, że w definicję słowa odchudzanie jest wpisany nawrót. Ktoś się odchudza i to wraca. Ewa pisze, Flexi to ja właśnie stosuję od lat. O, i widzisz, i to jest bardzo, bardzo miły akcent. Małgosia napisała strączki. Dokładnie, dokładnie, wygrywasz. Strączki. Białko i błonnik to są strączki. Czyli tutaj Hanna napisała fasola. Fasola, cieciorka, groch, soczewica, bób, soja. Jadłyście kiedyś soję gotowaną, taką w ziarenkach? Można zamówić na Allegro, taką bez GMO. No bardzo, bardzo fajne, jak się namoczy i ugotuje. Te ziarenka są niesamowite. Lubię z orzeszkami ziemnymi albo z laskowymi, z jakąś przyprawą, na przykład pokrojonym jabłkiem. O kurczę, jakie to jest dobre. No, taka prosta potrawa. Jabłko, orzeszki i soja. Fajnie się to chrupie. Jeszcze ja lubię jeść pałeczkami. Wiecie, dlaczego jem pałeczkami? Po pierwsze, lubię sensorykę, no, czyli sobie wpływać na swoje zmysły i ćwiczyć uchwyt. A dwa, właśnie jedząc takie orzeszki i soję, czy jakieś strączki, czy jakieś sałatki, je się wolniej. I to też było podkreślone w tym badaniu, w tym artykule. Dzięki temu, że je się więcej warzyw i owoców, je się wolniej i szybciej odczuwa się sytość. I to przekłada się na około 400 kalorii dziennie mniej. Wow, tylko dlatego, że je się wolniej, je się 400 kalorii mniej. Poproszę. Prawda? Taki prosty sposób. Nie trzeba się głodzić, nie trzeba szukać rozwiązań, odliczać dni w kalendarzu i nerwowo patrzeć na wagę co rano. Wystarczy jeść ze spokojem sałatki. I te nasiona roślin strączkowych, one też są podkreślone w artykule. Bardzo długi artykuł. A comprehensive critical assessment of increased fruit and vegetable intake on weight loss in women. Tak jak wspomniałem. Opublikowany w 2020 roku. Tutaj no, właśnie zwracają uwagę autorzy, że strączki pojawiają się praktycznie w każdym modelu z tych wspomnianych. Im więcej strączków, no tym lepszy efekt, bo strączki bardzo dobrze regulują metabolizm jelit i bakterie jelitowe wtedy domagają się tego, czego potrzeba i wiedzą, ile im potrzeba. Nie chcą więcej. Spada ilość, mniejsza chęć na słodycze, na żywność przetworzoną i znajdujemy taką równowagę. Strączki to temat rzeka, bo teraz w naszym społeczeństwie stresu, gonitwy, problemy jelitowe są częste. Tak? Wręcz jelita są przyzwyczajone do takiego zapierdzielania, że tak, przepraszam za kolokwializm, zapierdzielania na żywności przetworzonej, na mące, cukrze, bo to na przykład nie wzdyma i nie powoduje dolegliwości. A z jelitami jest jak z mięśniami. Trzeba je ćwiczyć, żeby całe życie były sprawne. Trzeba ćwiczyć.
i trzeba im dorzucać fajne składniki, które wpływają na trawienie dobrze. I fajnym ćwiczeniem jest łączenie na przykład codziennie 30 różnych źródeł błonnika, albo chociażby w tygodniu 30 różnych produktów, żeby to nie były te same produkty. Dlaczego to jest ważne? Żeby na starość jeszcze mieć sprawne jelita, żeby sprawnie trawić. Większość osób starszych ma problemy z trawieniem i oni przerzucają się chcąc nie chcąc na żywność z wysokim indeksem glikemicznym, bogatą w białka, w białą mąkę, bogatą w białe, w ziemniaki, w cukier i tak dalej. Analizowałem ponad 300 wywiadów żywieniowych i takich 7-dniowych dzienniczków żywieniowych osób po 60 roku życia. Ja się dziwię, że oni funkcjonują, ale wcale się nie dziwię, że w tym wieku co czwarta osoba ma cukrzycę. Bo po prostu je takie rzeczy, bo ich jelita już nie są sprawne. Alicja napisała: mam nietolerancję na jabłka i sole. To na soję. To faktycznie są uczulające produkty. Jabłka, wbrew pozorom, chyba 12-15% społeczeństwa ma uczulenia. Ja u siebie też zauważyłem uczulenie na jabłka, jakich jem dużo. A teraz sprawdzam, jaka ilość jest okej, taki sweet spot, czyli ten złota równowaga. To jest do większości produktów. Natomiast co ja faktycznie. No ale jeżeli masz. Już śpieszę ci z ratunkiem. Jeżeli masz nietolerancję na jabłka i soję, to jabłko zamień na gruszkę, zamień na jakąś pomarańczę, pieczony burak. Pieczony burak, a soję na cieciorkę. Chociażby cieciorkę. Nawet nie wiem, czy cieciorka nie jest lepsza. A przynajmniej tak mi naszło, że właśnie moczy mi się cała paczka w kuchni i jutro sobie ją ugotuję. Będę miał na 2-3 dni ziarenka cieciorki. Niesamowite jedzenie. Macie to dokładnie rozwiązania jabłka i soja. Wracając jeszcze do tych składników, które są najbardziej odżywcze i najbardziej sycące, na trzecim miejscu są produkty, które zawierają najwięcej powietrza i wody w swoich strukturach. Dlaczego? Bo powietrze i woda nie mają kalorii, tik-tak ma dwa. Rozumiecie? Im więcej powietrza i wody w naszej diecie, tym mniej kalorii. Tak, wypełniamy przestrzeń. A gdzie znajdziemy, no i zarazem mało tłuszczu, tak, bo tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem, rocket fuel. Więc my chcemy składniki diety, które będą miały jak najwięcej wody, białko, woda, błonnik i powietrze, czyli wszystkie warzywa, szczególnie zielonolistne. Wiecie, że gdyby się zjadło brokuła czy szpinaku tyle, żeby pokryć zapotrzebowanie kaloryczne, to dostarczylibyśmy około 200-220 gramów białka? Tyle, co kulturysta zjada, bo to są też bogato białkowe produkty. No ale też byśmy dostarczyli tyle błonnika, że potrzebny byłby drugi żołądek. To z pewnością. Nie zalecam jedzenia aż takich ilości. Natomiast ta porcja sałatki daje niesamowite efekty, nawet następnego dnia. Strączki. Jeżeli nie tolerujecie ich w codziennej diecie, jedzcie co 2 dni. 3 razy w tygodniu to jest takie, to znowu dla większości 3 razy w tygodniu strączki to jest ten sweet spot, czyli ta idealna równowaga. Chyba, że humus. Jak humus, to większość osób może jeść codziennie. A humus można zrobić sobie samemu. I uwaga, bo uważajcie na kupne humusy. W kupnym humusie często jest nawalone oleju rzepakowego jakiegoś tam, albo z jakiegoś oleju uniwersalnego. Jest bardzo kaloryczny. A dlaczego tak robią? No po prostu tłuszcz jest bardzo podnosi smakowitość potraw. Mamy receptory na ten smak. Więc robiąc sobie samemu można fajnie zmniejszyć kaloryczność. Na przykład dodać tylko masła orzechowego, albo masła z sezamów, albo zrobić sobie zmielone orzechy, zmielić orzechy razem z cieciorką, albo zmielić innego rodzaju strączki, jak fasola biała. Groch, pasta z grochu jest niesamowita. I mamy niskokaloryczną, fajną pastę, która sobie może postać parę dni w lodówce i jest takim szybkim rozwiązaniem. Jeżeli do tej pasty doda się więcej wody i zblenduje się ją na taką. Ja jeszcze dodaję siemię lniane. O,
Pamiętajcie, to jest też fajny sposób, żeby dodać siemię lniane do diety. Niezwykle dobrze na jelita wpływa. Siemię lniane po zblendowaniu robi taki kleik i potrzebuje więcej wody, więc zmniejsza się kaloryczność, bo dolewamy wody i ta woda jest wiązana. I robiąc sobie taką pastę z jakiegoś rodzaju strączków, z jakiegoś rodzaju tłuszczu, z orzechów albo z pestek i siemienia lnianego z przyprawami i dużą ilością wody, okazuje się, że mamy cały słoik niskokalorycznego smarowidła. Dodając tam jeszcze wody, mamy dressing do sałatek. Bardzo odżywczy dressing do sałatek. Jakiś czas temu do hummusu akurat przyjechałem tutaj na wieś i w lodówce jeszcze był hummus, który już miał termin ważności kupny na wykończeniu. Więc dolałem sobie do niego wody, zrobiłem dressing i polałem nim właśnie sałatkę. Już nawet nie pamiętam, z czego to była sałatka, ale pamiętam, że to było naprawdę, naprawdę dobre. Na ile istotna jest różnorodność źródeł błonnika, a na ile ilość błonnika w diecie? Bardzo istotna jest różnorodność. Bardzo. Wiele badań na to. Teraz niezwykle dużo badań jest na temat różnorodności mikroflory jelitowej i tego, że każdy z tych bakterii ma osobny korzystny wpływ na zdrowie. Na monodiecie ciężko jest utrzymać zdrowie. Te wszystkie długowieczne populacje jadły zgodnie z rytmem, sezonami roku, z porami roku, z sezonowością. Więc tych źródeł błonnika było wiele różnych. I tego możemy się trzymać. My mamy przecież cztery pory roku. W większości krajów na świecie nie ma takiej różnorodności. Czterokrotnie w ciągu roku zmienia się całkowicie zawartość na targowiskach wszystkich stoisk. Niedługo wejdą nowaliki, potem truskawki się zaczną, potem śliwki, dynie i super, po prostu super, super. O, Ewa pisze, że córka też ma na jabłka alergię. Jeżeli chcecie też zadbać o swoje nawyki żywieniowe, co jest ważne, i przejść cały proces i do wakacji zmienić do projektu, programu intensywnej zmiany nawyków żywieniowych w modelu FitMind. Jeszcze będzie możliwość porozmawiania i o diecie, i o ogólnym dobrym samopoczuciu. Jest to praca grupowa. Więc zachęcam, bo pierwsza grupa rusza w kwietniu. Pierwsza grupa rusza w kwietniu, więc jeżeli to jest 10-tygodniowy, intensywny program zmiany nawyków żywieniowych. Nie, może zmiana nawyków żywieniowych to nie jest dobre określenie. My robimy transformację nawyków żywieniowych. Czyli przeprogramowujemy sobie pewne założenia, uczymy się narzędzi, uczymy się je wykorzystywać, obserwować siebie, obserwować swoje potrzeby, żyć w równowadze i w szczęściu. Dzięki temu jemy właściwie. Bo zobaczcie, z innej strony patrząc, że problemy z prawidłową masą ciała, przyczyną ich nie są kalorie. Kalorie są efektem. Przyczyną jest to, co się dzieje w nas, w głowie. I to, co widać w ciele, to jest efekt tego, co się dzieje w głowie. I dlatego projekt intensywnej zmiany nawyków żywieniowych w modelu FitMind skupia się w 70% na potrzebach, emocjach, samoakceptacji, obserwacji, empatii do siebie i przebudowie środowiska swojego społecznego, swojego środowiska fizycznego. Skuteczny sposób. Skuteczny sposób. Teraz go badamy naukowo, więc będziecie też częścią takiego eksperymentu naukowego, a przede wszystkim praca w grupie jest niezwykle skuteczna. Można wymienić się doświadczeniami, można się poznać, usłyszeć, że inni mają podobne problemy. Co do ilości miejsc, wydaje mi się, że jeszcze kilka miejsc będzie wolnych, bo wszystkie, na pewno zgłosiło się więcej niż 15 osób. Natomiast nie wszyscy jeszcze odebrali telefon. Marysia wydzwania i chce przeprowadzić ankiety, więc jeszcze nie wszystkie miejsca są zarezerwowane. Jeżeli się zgłosisz do jutra, to jeszcze postaramy się znaleźć ci miejsce w kwietniowej grupie.
Więc jeżeli się w kwietniu zacznie, to przed wakacjami już ta zmiana nawyków żywieniowych będzie przeprogramowana. To jest naprawdę skuteczne podejście. U nas chyba mało popularne i mało osób je stosuje. Jeżeli podoba Ci się Wam to, o czym mówię i to, co robię, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka i udostępnić znajomym materiały, które tutaj są publikowane. No to wszystko jest robione pro publico bono dla Was, a Wasz feedback, Wasza obecność, Wasze kciuki są wsparciem, które daje mi energię i chęć do działania. Jeszcze tutaj przyglądam się temu badaniu na masę ciała. Jednym z tych badań przytaczanych w artykule okazuje się, że jedzenie około 300 gram jabłek, o których tutaj rozgorzała dyskusja, wiązało się. Osoby, które jadły jabłka, to oceniali po kwestionariuszach naukowcy. Osoby, które jadły około 300 gram jabłek dziennie, miały kilogram niższą masę ciała. Gruszek 0,8 masy ciała mniej, czyli mniej niż kilogram. A osoby, które jadły płatki owsiane i uważane za zdrowe, 60 gram płatków owsianych, miały 200 gram więcej wagi, masy ciała. Więc zamiana jabłek i gruszek, włączenie jabłek i gruszek skutkowało, do diety skutkowało spadkiem masy ciała. Zobaczcie, to też jest fajne. To taki psychologiczny sposób, że my coś dodajemy do diety, a nie zabieramy. I to skutkuje tym, że tych kalorii i tak jest mniej, i słodyczy jest mniej, żywności przetworzonych jest mniej. Tylko co jest tutaj kluczem, żeby się tego trzymać, żeby to była dieta roślinna, fajnie utrzymana, różnorodna, kolorowa. Teraz w ogóle w tym okresie utrzymanie tej kolorowej diety jest bardzo proste. O tych ciekawostkach tutaj mógłbym mówić i mówić na tych wszystkich stronach artykułu, który Wam wspominam, bo zagłębić się w każde z tych badań, które oni tu opisują. O, i jeszcze jedna ciekawostka. Czyli jeżeli się zredukowało tylko zawartość tłuszczu w diecie, czyli kaloryczność diety per se, widać było generalnie spadek masy ciała u badanych w okresie 12 miesięcy. Ale jeżeli się zredukowało dodatek tłuszczu i zwiększyło ilość warzyw, efekt spadku masy ciała i kaloryczności diety był jeszcze większy. Czyli nie tylko coś się odejmuje, tylko jeszcze się dodaje. Ale na ten tłuszcz zawsze zwracam uwagę, żeby uważać, bo jak robi się sałatkę i chluście się oliwą, która jest zdrowa, łatwo jest przedobrzyć z kalorycznością. Czy po programie nie stanę się ortorektykiem? Nie. Otorektykiem. Ortorektykiem. Chyba ta godzina. Pyta Małgosia. Ortoreksja, czyli takie zaburzenie związane z nadmiernym zwracaniem uwagi na to, co się je. Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ortoreksja to jest domena moich studentów. Studentów dietetyki. Ostatnio właśnie analizowaliśmy ich dzienniczki żywieniowe, to wielu ma bardzo precyzyjne żywienie. U nas jest ustawiamy na elastyczność. Wyobraź sobie taki przyjemny stan, taką przyjemną grupę, gdzie nikt się nie spina, nie liczy tych cyferek, nie liczy wagi, nie liczy kalorii. Rozmawiamy o swoich emocjach, potrzebach, dbamy o siebie, pielęgnujemy się, a w efekcie jemy zdrowo i odżywczo. Tak, najpierw taka pełna wewnętrzna akceptacja. A ortoreksja jest zaburzeniem. Więc ten mój program idzie w stronę akceptacji i empatii, niż w stronę stawienia sobie jakichś żelaznych granic i braku właśnie tej elastyczności. Elastyczność. Zdrowa elastyczność. Chcemy odzyskać kontrolę nad jedzeniem słodyczy. Nie, i jakichś tam produktów rekreacyjnych, dania fast food, jakieś słodkie napoje czy coś innego kalorycznego, a nie
wykluczaniem ich z diety na stałe, tak? Bo to faktycznie mogłoby już iść w stronę ortoreksji. Zupełnie nie chcemy ten przyjemny stan równowagi. Więc program pod tym względem jest skuteczny. I uwaga, tutaj zmiana nawyków żywieniowych, bo program polega na pięciu etapach, czyli zatrzymanie procesu jedzenia słodyczy, no generalnie procesu tycia u wielu osób. Dalej, taką edukację, tu rozpoczynamy edukację żywieniową, czyli omawiamy takie podstawy edukacji żywieniowej, i ona potem idzie przez cały kurs. W tle, tak z tyłu. My skupiamy się na tych wszystkich elementach związanych z dbaniem o siebie, o swoją psychikę, o swoje społeczeństwo, swoje otoczenie społeczne, kontakty z innymi, żeby umieć komunikować swoje potrzeby. Potem przechodzimy w zmianę, w odzyskanie kontroli nad swoimi zachowaniami żywieniowymi. Później przechodzimy w etap zmiany zachowania. Tu wykorzystujemy cały ten napęd i to, że ten proces jest intensywny i ta motywacja jest tutaj wysoka. To motywujemy się, widzimy się co tydzień. W ogóle to jest czwarta grupa, a osoby, z którymi przeszedłem wcześniejsze trzy grupy, cztery, bo była też grupa zerowa, no utrzymujemy kontakt cały czas i wiele z tych osób prosiło, żebyśmy dalej kontynuowali live'y, na przykład te. Ciekaw jestem, czy jest ktoś z nami. Tam jest atmosfera, że tworzą się właśnie takie fajny, miły klimat. I to jest ważne, o to dbam, żeby był wieczorny, miły klimat podczas wtorkowych spotkań. Spotkania są we wtorki o 20, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie rozluźnienia i takiej zabawy w takim stanie społecznym, to dużo łatwiej jest o nowe połączenia nerwowe i zmianę nawyków, tak? Przemodelowanie sobie połączeń mózgowych w mózgu, połączeń mózgowych nerwowych w mózgu. I co, jeżeli zmieniamy nawyki żywieniowe, to potem najważniejszy element tego procesu to utrzymanie nawyków. I uczymy się, bo w okresie 10 tygodni ciężko jest utrzymać nawyki w okresie roku, tak? Nie da się. Ale ćwiczymy i poznajemy różnego rodzaju mechanizmy i narzędzia, które pozwolą później dbać o to, żeby utrzymywać wypracowane efekty długo, 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 terminowo. Jednym z nich jest przebudowa środowiska społecznego albo fizycznego. Co to daje? Jak macie gorszy dzień, spadek motywacji albo nawrót, czasami się po prostu pojawia nawrót starych nawyków w procesie zmiany, w każdym procesie zmiany pojawia się nawrót, to środowisko i społeczne, i fizyczne, i psychiczne, bo tam też są różnego rodzaju zmiany, zachodzą, wspiera cię. Jest gorszy dzień, a okazuje się, że nie będzie tak łatwo wrócić do starych nawyków, bo wszyscy wokoło będą ci pomagać utrzymywać nowy kierunek, nową drogę. No, ekscytuję się. Przyznam się wam, że stęskniłem się już za tymi grupami i tylko czekam, aż wystartujemy. Powiedzcie, czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, o czym wspomniałem? Konkluzją z dzisiejszego spotkania niech będzie jedzenie minimum 400 gram warzyw dziennie i efekty widziane są do 1000 gramów. Czyli wydaje się dużo. Niektórym może się wydawać dużo, o tak. Ale jakaś porcja surówki to jest 300 gram. Tak średnio się 300 gram surówki nakłada w barze mlecznym. Do tego sałatka wielkości głowy albo jakąś zupę ktoś zje. I porcja owoców jako drugie śniadanie, czy jako śniadanie, i mamy bez problemu tą zalecaną ilość warzyw i owoców w diecie dzienną. Ewa pisze, bardzo ważne, to jest clue racjonalnego odżywiania. Tak, i
psychodietetyka właśnie idzie w ty. Uważam, że psychodietetyka jest po to, aby trzymać się tego racjonalnego odżywiania. Po różnego rodzaju zaburzeniach, eksperymentach i drodze, jaką przeszedłem, chyba ponad 20 kg różnicy wagi mam od mojej najwyższej wagi. A to jest moja stabilna masa ciała. I wiem, że jakoś specjalnie już nie eksperymentuję, nie tak mocno jak kiedyś. Eksperymentować warto, szukać rozwiązań dla siebie, no, całe życie. Stawiać pytania i nie stać w miejscu. Ale już bez takich nieracjonalnych rozwiązań. Takich, które były przeciwko mnie, albo się nie akceptowałem, o tak. Nie miałem niski miałem poziom samoakceptacji i to wszystko, co robiłem, było skierowane tak naprawdę przeciwko mnie. A teraz, kiedy się pokochałem, kiedy doceniłem moje mocne strony, kiedy zaakceptowałem to, kim jestem i wiem, że wewnątrz mnie jest młode, szczęśliwe dziecko, małe, szczęśliwe dziecko, to czy chcę mu to robić, czy chcę go torturować jakimiś nieracjonalnymi dietami? Nie, dam mu spokój, teraz go tulę. Dam mu dobre jedzonko, jutro zje pyszną cieciorkę z orzeszkami i z dodatkami i będziemy szczęśliwi. Taki jest plan na jutro. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za to spotkanie, za Waszą obecność. Pamiętajcie, żeby wspierać kciukami, udostępniać te materiały. Widzimy się i słyszymy na grupie. Rozważcie propozycję wzięcia udziału w 10-tygodniowym intensywnym programie zmiany nawyków żywieniowych w modelu FitMind, który prowadzę razem z trenerką FitMind Marysią Nowak. Też świetna osoba, będzie z Wami miała kontakt, jeżeli zdecydujecie się dołączyć. Miłego wieczoru. Do usłyszenia na kolejnym live'ie. Cześć. Jeszcze odpowiedź stawki mi się wyświetliła. Czy ten program jest na podstawie Twojej książki o uzależnieniu od słodyczy? W dużej mierze, natomiast został od tego czasu konsultowałem go z czołowymi specjalistami z polskich uniwersytetów, jak profesor Grażyna Wieczorkowska, doktor habilitowana Monika Bąk-Sosnowska, czy doktor Jagoda Różycka i wiele, wiele więcej tak naprawdę. Więc jest zdecydowanie już bardziej aktualny, skuteczny i na bazie do moich. Dziękuję za to pytanie. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i do zobaczenia. Dobranoc, pozdrawiam.